Halo? 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 Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30. Witam was bardzo serdecznie, a dzisiejszy temat odcinka będzie związany z numerami, pod które nie należy dzwonić, ponieważ mają bardzo złą historię lub po prostu nie kojarzą się zbyt dobrze. Znalazłem w internecie masę dziwnych numerów, które mają swoją mroczną historię. Dziś postanowiłem jednak przedstawić wam 5 z wielu numerów, które istnieją w sieci. Jeżeli chcecie kolejną część, to zostawcie proszę 60 tysięcy łapek w górę, a ja przygotuję dla was kolejne 5 numerów, pod które lepiej nie dzwonić. Przypominam również o tym, że wciąż macie możliwość zgarnięcia słuchawek Beats. Wystarczy, że nagracie musical.ly podobne do mojego. Wystarczy, że pobierzecie aplikację z linku, który znajduje się w opisie, nagracie za co kochacie Polskę i użyjecie hashtagu MusersLovePoland. To tyle, jaż tyle. Przez lata ludzie na całym świecie informowali, że otrzymywali dziwne i przerażające wiadomości z numeru telefonu 666 666 6666. Niektórzy uważają, że te połączenia telefoniczne pochodzą od diabła. W wielu przypadkach połączenia pod ten numer nie pojawiają się w billingach. W internecie krąży nawet pewna historia o mężczyźnie, do którego owy numer zadzwonił. Yo, that is so creepy. Hello? Hi. Yo, what the, who are you? What do you want? Why are you calling me? Pewnego wieczoru byliśmy w samochodzie jadącym do domu. Kiedy nasz znajomy zauważył połączenie, zdziwił się, patrząc na to, jaki numer próbuje się z nim skontaktować. Nie odebrał, a my zażartowaliśmy sobie, że diabeł go woła z piekła. Kilka minut później otrzymał wiadomość głosową. To była najdziwniejsza poczta głosowa, jaką kiedykolwiek słyszałem. Brzmiało to jak głuchy głos, a w tle było dużo szumu. Byliśmy w stanie ustalić tylko kilka słów, ale najbardziej przerażał nas szum. Z jakiegoś powodu wiadomość została wymazana kilka godzin później, a w historii jego połączeń nie było śladu o próbie kontaktu. W Pakistanie ludzie ostrzegali się nawzajem, aby nie odbierać połączeń z numerów wyświetlanych na ekranie w kolorze czerwonym. Twierdzili, że były to przeklęte numery telefonów lub połączenia ze śmiercią. Istnieje teoria mówiąca o tym, że osoba, która odebrałaby takie połączenia, mogłaby stracić słuch w wyniku wysokiej częstotliwości przesyłanej przez telefon lub, co gorsza, doznać krwotoku mózgu, zabijając osobę na miejscu. Istnieje wiele źródeł mówiących, że w ten sposób życie straciło kilkanaście osób. Wszyscy operatorzy sieci twierdzą jednak, że to zwykłe kłamstwa. Numer 630 296 75 36 jest powiązany z firmą, która specjalizuje się w przebudowie życia. Jeśli chcesz zadzwonić pod ten numer i uda ci się skontaktować z kimś z tamtej strony, możesz poprosić kobietę, aby poinformowała cię, że twój numer został zidentyfikowany i twoje dane zostały zarejestrowane. W krótkim czasie po tym telefonie porozmawiasz z przedstawicielem, aby umówić się na przebudowę. Potem może się coś stać.
Nie jest do końca jasne, czy coś złego może ci się przydarzyć, czy nie, ponieważ ludzie, którzy próbowali zadzwonić pod ten numer, doświadczyli różnych rzeczy. Ale to przerażające. Ktoś może nagle odmienić ci życie, a ty nawet nie wiesz, w jaki sposób. W Bułgarii uważa się, że numer telefonu 0-888-888-888 jest przeklęty. Każdy, kto posiada telefon komórkowy z tym numerem, umrze okropną śmiercią. Pierwszy człowiek, który był właścicielem tej liczby, zmarł na agresywną postać raka. Drugi mężczyzna został zastrzelony na ulicy. Kiedy trzeci właściciel numeru również został zastrzelony, nikt nie chciał mieć nic wspólnego z tymi liczbami, a firma telefonii komórkowej Mobitel musiała go zawiesić. Od tego momentu każda próba połączenia się z numerem skutkowała wstępnie nagraną wiadomością, która po prostu określała zasięg sieci zewnętrznej. W Japonii znajduje się pewna liczba, która została uznana za raczej złowieszczą. Liczba ta to 090-444-444-444. Osoby spoza kraju po prostu nie mogą dzwonić, chyba że używają najpierw kodu kraju. W kulturze japońskiej numer 4 wydaje się brzmieć podobnie do słowa śmierć. To tylko podsyca strach do tej liczby. Z tego co wiadomo, gdy ktoś zadzwoni pod ten numer, usłyszy przerażający dźwięk. Potem osoba podobno zginie w jakimś dziwnym wypadku. Przypomina to serię filmów grozy The Ring. Ten głos, który słyszeliście na początku odcinka, czyli ten, to oczywiście była inscenizacja, żeby nie było. Niestety w Polsce nie da się zadzwonić pod numery, które wymieniłem w odcinku, bo możemy spotkać się z chociażby takim komunikatem. Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 lutego 2010 roku nie jest możliwe wykonywanie połączeń na numery rozpoczynające się od zera. No właśnie, a jak zadzwonimy pod zwykłe 888-888-888, nie dodzwonimy się nigdzie. To była pierwsza część tego materiału. Jeżeli chcecie, by ukazała się kolejna, to po prostu zostawcie łapkę w górę, a jeżeli materiał was zainteresował i interesują was tego typu materiały, zachęcam was do tego, byście zasubskrybowali mój kanał, wtedy będziecie na bieżąco. Przypominam również o tym, że cały czas trwa konkurs na Musical.ly, także ściągajcie apkę, pamiętajcie, że są tam filtry, których możecie używać, cała masa, więc jest fajnie, więc ściągajcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć!